miałem się przekonać, że ten barwny zwyczaj służy też rozkoszom powonienia. Niedarmo z tropikalnych sandałowców pozyskuje się aromatyczny olejek sandałowy. W czasie trwającej bite cztery godziny jazdy do hotelu profesor Mahadevan przekazał mi niezbędne informacje. Trzy i pół milionowe miasto leży o 2188 kilometrów koleją od New Delhi, jest siedzibą wielu instytutów i towarzystw naukowych, muzeów i bibliotek. Znajduje się tu wiele zakładów budowy wagonów kolejowych i samochodów ciężarowych. Miasto przoduje w przemyśle elektrotechnicznym i filmowym. Bazując na tych faktach, nie należy raczej, jak przekonałem się patrząc przez okno samochodu, mieć typowo zachodnich wyobrażeń. Na jednym ze skrzyżowań jakiś zaklinacz węży aranżował walkę swojej kobry z Mungo. Kiedy paliło się czerwone światło, drobny, zabawny ssak, trzymany na długim sznurze, próbował dać drapaka. Kiedy zapaliło się żółte, wyglądało na to, że ulegnie, ale na zielonym, błyskawicznym rzutem dopadł kobry. Aplauz gapiów. Samochody przeciskały się pomiędzy sunącymi, leniwie tłoczącymi się, ciemnoskórymi i kościstymi mieszkańcami miasta, między grupami żebraków. Zaprzężeni między dwa dyszle mężczyźni ciągnęli najtańsze jak dotąd taksówki, nieszkodliwe dla środowiska, riksze. Sprzedawcy lodów, gazeciarze, sklecone z desek stragany, jako ruchome sklepiki, żałosna postać, pokrytego za skorupiałym brudem żebraka kaleki, przysunęła się do naszego samochodu. Opuściłem szybę. Żeby wspomóc biedaka kilkoma rupiami i w tym momencie buchnął w moją stronę skondensowany obłok smrodu, pot i uryna, woń spalin i kopcących autobusów. Pojąłem wtedy dobroczynne działanie wieńca z drzewa sandałowego i przysunąłem go sobie bliżej nosa. Jakiś chłopak przygrywał na flecie tańczącej małpce. To właśnie przewaga, jaką mają miejscowi nad każdym nowo przybyłem z innej strefy klimatycznej. Oni czują się tutaj w swoim żywiole. Nie są wybici z rytmu różnicą czasu w długim locie. Obcy łapie trochę oddechu i stara się spełnić oczekiwania, jakie wiążą z jego przybyciem zapraszający. Miałem akurat dość czasu, by wziąć prysznic i zmienić ubranie przed udaniem się do kapswani sastry. Wykład w saunie. Spotkanie odbywało się w audytorium jednego z płaskich budynków okalających duży dziedziniec. Pod węższą ścianą stolik z mikrofonem, za nim pyszniące się wspaniałymi barwami wizerunki indyjskich bogów. Leniwe wentylatory miesiły gęste, duszne powietrze. Na podłodze siedzieli po turecku. Jak można tak długo w tej pozycji wytrzymać, nauczyciele i studenci, a tam, gdzie nie starczyło już miejsca na pośladki, stali pod ścianami. Znowu zawieszono mi na szyi wieńce, w środku tego całego tłumu młody człowiek, którego przedstawiono mi jako elektryka. Wprowadziłem go w zagadnienie, jakie miał do wykonania przy przedpotopowym rzutniku, i ustaliłem sygnał: kciuk do góry, rzutnik gotowy do pracy. Moment ten jednak nie chciał jakoś nadejść. Kiedy kierownik instytutu wygłaszał słowa powitania, ja patrzyłem na mojego elektryka, który wtłoczony w gęstwinę odzianych na biało studentów rozpaczliwie usiłował doprowadzić do rzutnika prąd. Posłał mi bezradny uśmiech ponad głowami obecnych. Mówca skłonił się i odstąpił na bok. W przekonaniu, że teraz kolej na mnie, podniosłem się z miejsca, żeby podejść do mikrofonu. Kątem oka uchwyciłem jeszcze opuszczony kciuk mojego elektryka. Lecz czyjeś ręce łagodnie wcisnęły mnie z powrotem w fotel. Głos zabrał drugi mówca, po nim trzeci i czwarty. Za każdym razem. Rozumiałem tylko swoje nazwisko, ponieważ wszyscy oni mówili po tamilsku, w języku, którego, będąc Europejczykiem, nie trzeba tu znać, mimo że należy on do wielkiej rodziny języków drawidyjskich z centralnych i południowych Indii i jest starszy od pozostałych nowożytnych języków tego kraju. Po 45 minutach udzielono mi wreszcie głosu, nienaganną angielszczyzną. Zewsząd taka cisza, że słychać byłoby spadającą szpilkę, gdyby miała szansę upaść na podłogę w tym ścisku. Już otwierałem usta, żeby rozpocząć wykład, lecz zanim zdążyłem powiedzieć pierwsze słowo, na sali podniosło się dwóch młodzieńców i wysokimi głosami zaintonowało podobną do litanii antyfonę. Profesor Sri K. Chandrasekharan szepnął mi do ucha, że to jeden z hymnów Rigwedy. Czyli zbioru najstarszych indyjskich hymnów ofiarnych, za pomocą których głosi się chwałę tysiąc-głowego, tysiąc-okiego i tysiąc-nogiego stwórcy kosmosu i wszystkich światów. Śpiewne tony hymnu stały się dla mnie prawdziwą muzyką radości, ponieważ w tym momencie ujrzałem wystrzelający w górę kciuk mojego elektryka. Odczekawszy chwilę, po zamilknięciu śpiewaków, Poprosiłem o zgaszenie światła, żeby można było rozpocząć pokazywanie slajdów. Światło zgasło. Przestał też chodzić wentylator. Rzutnik także został pozbawiony prądu. Ponownie rozbłysło światło. Mój elektryk kiwa do mnie, rozbawiony niby czym. Wygrzebuje z paczki papierosów trochę sreberka, prosi siedzących obok studentów o zrobienie tego samego i łączy za pomocą tego materiału dwa kable. Heureka. Gaśnie światło, podleje się ze mnie strumieniami. Mam swoją premierę. Oto mogę już rozpocząć mój pierwszy wykład w saunie. Po wykładzie, na którego temat przeczytałem następnego dnia w anglojęzycznej prasie, że był interesujący, usiedliśmy przy herbacie z mlekiem i cytryną. W stanach Tamilnad i Gujarat obowiązuje ścisła prohibicja. W innych Stanach jest nieco złagodzona, tylko w Biharze, w zachodnim Bengalu i w Kaszmirze alkohol znajduje się w wolnej sprzedaży. Turyści mogą zamawiać All India Liquor Permit i raczyć się nim w bocznych salkach hotelowej restauracji. No więc usiedliśmy przy herbacie. Zapytałem profesora Mahadewana, co oznaczają czerwone, żółte i brązowe plamki na czole, które widziałem... U tak wielu Hindusów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i czy to prawda, że sygnalizują one, kto ma męża lub żonę, kto jest zaręczony, czy też w inny sposób związany z drugą osobą? Profesor Mahadevan uśmiechnął się i rzekł: To wszystko brednie. Centrum systemu nerwowego zbiega się po środku czoła, dokładnie nad nasadą nosa. Plamka ma za zadanie symboliczne ochładzanie tego punktu. Zwyczajowo do wykonania tego znaku używa się sproszkowanego drzewa sandałowego, często jednak jest to sok z jego korzeni lub sproszkowany wapień. Punkt ten ma również wymowę religijną, w zależności od tego, czy zwęża się u góry, na dół, czy tak jak przecinek, czy też odwrotnie. Punkt zwężający się ku dołowi oznacza boga wisznu, zwężający się ku górze boga siwę. Jednego z głównych hinduskich bogów, który jest bogiem zarówno zniszczenia, jak i zbawienia. Aby człowiek przez cały czas miał świadomość, że z popiołu powstał i w popiół się obróci, często przez plamkę na czole przeciąga się poziomą kreskę, używając do tego popiołu. Są hindusi, którzy w ogóle nie stosują koloru, ograniczając się wyłącznie do popiołu. Doktor Mahalingam któremu zawdzięczam zaproszenie do Madrasu, jest w Indiach osobistością bardzo znaną, o czym miałem okazję przekonać się na miejscu. Znają go tam nie tylko jako mającego na swoim koncie wiele sukcesów fizyka i inżyniera. Dr Mahalingam był też wieloletnim członkiem parlamentu i współpracuje z wieloma renomowanymi instytucjami. Dla niego otwarte są wszystkie drzwi. To on poznał mnie z archeologiem, doktorem Nagaswamy, profesorem uniwersytetu stanowego, byłym dyrektorem państwowego muzeum w Madrasie, dziś najwyższym rangą archeologiem stanu Tamilnad. Wysoki, szczupły, czarnowłosy, uczony przywitał mnie jak starego przyjaciela. Znał kilka z moich książek, które ukazały się w kilku indyjskich językach i okazał się być pozbawiony uprzedzeń. Bardzo interesowało go bliższe zapoznanie się z moimi teoriami, ja z kolei z olbrzymią radością powitałem w nim człowieka, którego kompetentna i rozległa wiedza pozwoli na wyjaśnienie pewnych niekonsekwencji, jakie zakradły się do moich wyobrażeń, zbudowanych na lekturze niejednokrotnie sprzecznej ze sobą literatury. Machabalipuram Nasza pierwsza wspólna wyprawa zawiodła nas do miasta świątyń. Mahabalipuram leżącego nad oceanem w odległości godziny jazdy samochodem Najpierw kiedy jechaliśmy na brzeżną drogą zwaną Marina wielkie wrażenie zrobił na mnie delikatny biały piasek plaży ciągnącej się brzegiem Zatoki Bengalskiej jest to podobno druga co do wielkości i długości piaszczysta plaża na świecie wieczorem w drodze powrotnej ujrzałem nieprzebrane mrowie mieszkańców miasta szykujących w bryzie i morskiej wodzie ochłody po paraliżującym upale dnia. Ludzie ci brodzili boso w piasku i omywających brzegi łagodnych falach. Religia nie zezwala na zdjęcie długich szat. Jeśli kiedykolwiek miałbym ochotę na kąpiel w morzu, pouczyli mnie moi opiekunowie, pod żadnym pozorem nie wolno mi wypływać daleko, ponieważ zdarzają się tu podobno rekiny. Droga prowadziła z krajem miasta wśród slamsów, potem przez spalony słońcem obszar z nielicznymi palmami i wielką ilością krytych łykiem glinianych lepianek. Stojący przy żałosnych straganach handlarze oferowali turystom owoce, niekiedy także jedwab i bawełnę. Przy paleniskach na węgiel drzewny siedziały matki z dziećmi, gotowały kolby kukurydzy bądź, niemal pozbawione smaku, podpłomyki. Słodkawy zapach mieszał się z odorem otwartych kloak. Przytknąłem do nosa świeży wieniec z drzewa sandałowego, który otrzymałem rano. Spytałem, czy jest jakaś różnica między wieńcami z kwiatów a tymi z drzewa sandałowego. Doktor Mahalingam uśmiechnął się. Kwiaty szybko więdną, drzewo sandałowe długo zachowuje swój aromat. Wieniec z drzewa sandałowego oznacza długotrwałą przyjaźń, bardzo subtelna odmiana przyjaźni uwzględniająca też potrzeby. Nosa na samym brzegu stoi pięciopiętrowa świątynia Dzialasiana, zbudowana w VII wieku przez króla Simba. Inne świątynie zostały zniszczone przez przypływy i odpływy morza. A potem Mahabalipuram. Pierwsze spojrzenie na liczącą 25 metrów długości i wysoką na 9 metrów skalną świątynię jest porywające. Szczegółowe zaś oględziny fascynujące. you <laughs>